Witajcie. Witajcie, moi mili. Ja dzisiaj wpadam do Was na chwilę, żeby się pokazać, że w tym miejscu, które przygotowałam dzisiaj do tego, żeby móc nagrania robić w takiej przestrzeni, że mam tło takie niewielobarwne, tylko takie, jak lubię. No więc w tej pozycji dzisiaj zaczynam. O tak, to jest tak, że ta ściana została przygotowana do tego, żebym mogła nagrywać na takim pięknym, eleganckim tle kursy i przygotowuję się do webinarów. Także plany mam po prostu potężne, dopóki żyję. I jak widzicie, ja z taką pełną energią wkroczyłam znowu w teren dźwiękoterapeutyczny, czyli dokładnie w dźwiękopunkturę, którą pozostawiłam na jakiś czas tak gdzieś tam na peryferiach. Po prostu przechodziłam sama procesy rozpadu osobowości, że tak powiem. Ale powrót jest zdwojoną siłą, z zupełnie innym zrozumieniem praktycznie wszystkiego. Więc energia mi dopisuje, chęci też, a te chęci rosną coraz bardziej w miarę tego, jak zapoznaję się z możliwościami po prostu internetu, możliwościami platform AI, graficznych, edytorskich, no krótko mówiąc, do tworzenia kontentu, który będzie jakoś miło się konsumować i który będzie jakiś troszkę może bardziej ambitny niż to, co generalnie popularnie się spotykamy. No oczywiście ja tutaj nie chcę mówić, że wszystko jest B, a moje jest fajne. Po prostu w temacie kamertony nie ma nic. Nie ma po prostu w przestrzeni internetowej dosłownie nic. Mówię nic w sensie profesjonalnego zastosowania kamertonów w tradycyjnej medycynie chińskiej. Po prostu myślę, że nawet jeżeli są osoby, które gdzieś tam praktykują tego typu umiejętności, to nie wypowiadają się w domenie publicznej. No i ja to teraz zmienię. I ktoś mnie się zapytał, czy w takim razie, jak ja teraz taka jestem podjarana sztuczną, to ja teraz będę tylko w awatarach występować? No nie, moi kochani, to nie tak, to nie tak. Tu chciałam uspokoić osoby, które już zaczęły podejrzewać, że ja po prostu sprzedałam duszę diabłu i tak dalej, bo różne słyszałam treści. To jest tak, używam sztucznej, uczę się platform sztucznej AI, platform, które pomagają zrobić graficznie, tekstowo, takie jakby bardziej nowoczesne, unowocześnić treści, które wychodzą stąd, niby stąd. AI oczywiście może tworzyć treści na każdy temat, ale okazuje się, że nie może ani grafiki, ani nie może zrobić grafiki obejmującej kamertony, ani informacji obejmującej kamertony, ponieważ okazuje się, że w tej przestrzeni nie ma żadnych, jakby, ona nie ma wiedzy, że tak powiem. Także tutaj moja praca jest totalnie pionierska, jeżeli chodzi o współpracę z tego typu platformami. Musi być ileś tam ludzi gadających o tym w internecie, żeby temat wystąpił w obrębie sztucznej. Także tutaj z tej strony ułatwienia niestety albo na szczęście nie mam, a więc te treści muszą być oryginalne, takie jak wychodzą poprzez tę osobowość i poprzez ten sposób mówienia. Ja się śmieję, bo zrobiłam taką ostatnio taką próbę, jak sztuczna zrobić streszczenie z mojej wypowiedzi. I ostatni filmik z YouTube wrzuciłam na transkryptor, to jest też sztuczna, tak? I ten transkryptor mi zrobił transkrypcję, czyli wypluł mi cały tekst,
który tam był wypowiedziany przeze mnie. Po czym ja ten tekst wrzuciłam na platformę takiego asystenta AI i poprosiłam, żeby mi streścił te moje gadanie 20-minutowe, żeby zrobił streszczenie. I napisałam mu, żeby zrobił streszczenie, które ja mogę wstawić na bloga, takie hasło. Po czym dostałam takie streszczenie, które w ogóle nie obejmowało mojego sposobu mówienia. Czyli sztuczna daje bardzo charakterystyczne treści, te takie mielone w kółko i na okrągło. Możecie zobaczyć treści na bardzo wielu blogach. Są właśnie wygenerowane przez sztuczną, nie przez autora. Bardzo dużo tego typu treści jest na przykład o aromaterapii, o ziołach, o tematach, czy w ogóle o jakichkolwiek innych tematach, już nie z mojej branży, gdzie te treści są powielane, wpisywane, bo takie są już teraz możliwości, że można tworzyć w oparciu o content AI tak naprawdę prawie wszystko, no poza kamertonami. No i co? I teraz wychodzi takie streszczenie, że ktoś mnie nie zna i gdybym od nowa stwarzała swoją przestrzeń, dźwięk, opunktura i nie byłabym przez nikogo znana i nikt by nie wiedział, w jaki sposób ja mówię, jak się wypowiadam i czasem mówię o merdającym ogonku, no tego sztuczna inteligencja nie przeniesie. A więc znowu pozostaje tworzenie własnych treści. Także ci, którzy się boją, że ja tutaj już zmienię się w jakiegoś sztucznego cyborga, no to bardzo chciałam rozczarować albo ucieszyć, bo tak się raczej nie wydarzy. No i teraz bardzo ciekawe tutaj w tym, ja umieściłam na Facebooku taką ankietę stworzoną na warkuszach Google, kilkanaście osób, bo to wczoraj tą ankietę umieściłam, więc mam kilkanaście odbiorców, którzy postanowili wypełnić ankietę, w której po prostu postanowiłam zebrać informacje, w jakim stopniu są ludzie zainteresowani, czy to edukacją, czy praktycznymi radami, czy też jakie choroby ich dotyczą, z jakimi się nie mogą uporać. No i też taki wpuściłam pytanie, dlaczego właśnie teraz interesują Cię kamertony? I bardzo ciekawe odpowiedzi, bo ja tutaj nawet się, powiem Wam, bo nawet mnie to bardzo ucieszyły mnie te odpowiedzi. Też jakieś wnioski mogę wyciągnąć. Dlaczego? Bo słucham Twoich nagrań i jakoś teraz stały mi się kamertony bliskie. Nie wiem, przyszedł ten czas. Dalej, intuicja mówi mi, że to dobre. Dalej, trafiłaś mnie z Facebooka. Następne, to marzenie od dawna. Później tak, to zainteresowanie trwa ze mną od momentu, kiedy usłyszałam, że przyjdą takie czasy, że ludzie będą się stroić jak fortepiany. To zdaje się Rudolf Steiner coś takiego powiedział, z tego co mi wiadomo. Tak, dalej, czuję dźwięk. Dalej, kto to wie, stoją i wołają. Któż to wie, woła mnie praca z dźwiękiem od dawna. Poczułam ich moc i chcę się dzielić z innymi, pomagając w dolegliwościach. No, więc fajne odpowiedzi, no takie, wiadomo, no tu jest grupa świadomych dosyć ludzi, którzy tutaj się kręcą w tej przestrzeni dźwięku. Dalej, nigdy nie lubiłam farmakologii i praktycznie nie chodzę po lekarza, staram się sama wyleczyć z dolegliwości, na szczęście jest ich niewiele, są łagodne. Natknęłam się na koncert MIS w moim mieście i zaproponowałam takie koncerty w moim miejscu pracy. Odczucia były nieziemskie i są nieziemskie. Kupiłam jedną, drugą, trzecią misę, mam chyba ich około 20, później przyszedł czas na kamertony, dokładnie po przeczytaniu pani książki. Powiem szczerze, działają. Ostatnio wyleczyłam sobie wspomniane wcześniej dolegliwości związane z niespokojnymi nogami, a po pani filmiku o łagodzeniu stresu od prawie 2 tygodni mam spokojne noce. No więc jak coś takiego człowiek czyta, to od razu serce rośnie,
nie? Że jednak to jakby temat podejmowany już z takim teraz już uporem maniaka, krótko mówiąc, że jednak znajduje tutaj jakąś rzeszę odbiorców, bo jak wrzucasz w wyszukiwarkę Google ten temat, to praktycznie masz zero odpowiedzi. To znaczy, temat jest na tyle nieznany, jest to bardzo mała grupa ludzi wyszukujących. Jeżeli wrzucisz to na cały świat, takie zapytanie, to dzieje się tak samo. E-booków na ten temat nie ma w ogóle. A na Amazonie jakieś pojedyncze, ogólnikowe historie. Także rzeczywiście to jest temat, który moim zdaniem jest tematem w ogóle przyszłości. I jak widać, tutaj te osoby, które odpowiadają na tą moją ankietę, to nie polega na podlizywaniu się tutaj, tylko jakby zupełnie anonimowo ktoś pisze, nie wiem kto, wyraża swoją opinię i dobrą opinię na temat kamertonów, tak? Czyli my naprawdę możemy być samodzielni. Ja jestem w ogóle za tym, od całe życie taka jestem, że uważam, że samodzielność w domu i zagrodzie to jest w ogóle podstawa. Zobaczcie, jeżeli my coś wiemy na dany temat i teraz idziemy, powiedzmy, wiemy i czego szukamy. Wiemy, czego robimy remont i wiemy, jakich rzeczy szukamy w sklepie. To tak łatwo nie jest nami zarządzać, manipulować, namówić. Tak jak w tych terapiach. Jeżeli nie wiemy nic i mówimy, oj, oddam się w Pana czy w Pani ręce, ja nic nie wiem, no to wtedy bardzo wiele dzieje się tutaj w tej przestrzeni manipulacji, wmawiania rzeczy, które nie są w ogóle potrzebne, robienie badań, które nie są w ogóle potrzebne. Tak się dzieje w każdej dziedzinie. Czy to do sklepu budowlanego wejdziesz i ci mogą wcisnąć każdy towar, czy ja pamiętam, jak kupowałam rzeczy do muzykowania, no to co, jakie zakupy na początku robiłam, kiedy sprzedawca w sklepie muzycznym od razu się orientował, że ma kompletnie tutaj do czynienia z osobą, z totalną ignorantką, która po prostu nic nie wie, no i jak później się to odbywało. Więc myślę sobie, że te umiejętności do tego, żeby sobie radzić w taki czy inny sposób, bo do jednego przemówi dźwięk, do drugiego przemówi dieta, do innego yoga, medytacja. Nie ma to znaczenia żadnego. Ten temat, który nas przyciągnie, będzie na ten moment dawał nam poczucie, że nam pomaga. I teraz jakby twierdzenia, w ogóle obiektywizacja tego, czy metoda sama w sobie jest dobra, czy nie, moim zdaniem w jakimś stopniu ona ma znaczenie, bo ona wtedy kreuje jakieś wyobrażenie takie właśnie dla twórcy tego danego kontentu, wyobrażenie, poczucie bycia potrzebnym, bo to jest cały czas takie poczucie, które znowu zasila te struktury konstruktu ego, konstruktu umysłu, który tworzy dane kontenty i dane treści. Więc jest mi niezmiernie miło, że taki feedback tutaj przychodzi, jeżeli chodzi w ogóle o oddziaływanie dźwięków. Myślę, że nawet jak człowiek spojrzy, ile jest tych koncertów na misach, na gongach i jak bardzo cieszą się naprawdę dużą popularnością i dobrym odbiorem, jak wielu ludzi mówi o korzystnych efektach jakby partycypowania w takim koncercie, czy też jest bardzo dużo odbiorców pozytywnie oceniających wpływ kamertonów. I ja już tutaj nie mówię o tym, jakie kamertony i kto i tak dalej, bo to już jest wtórna sprawa, bo zawsze jakby my przychodzą do nas postaci, które są jakby naszą kontynuacją, a więc zawsze mamy swoich odbiorców a każdy z nas, jakby te treści każdego z nas są inne, co innego nas przekonuje, jakiekolwiek poglądy czy sposób podejścia będziemy
będziemy zawsze szukać jakby tego, co w nas wibruje, co nam się wydaje synchroniczne z nami, prawda? Więc ja teraz jestem w trakcie przygotowania, już powiem, bo jak powiem, to będę miała taki bat nad głową, bo przygotowuję taki dwuczęściowy kurs, który jest fajny, bo pokazuje terapia bólu generalnie. I teraz ludzie się nie mogą uporać z różnego rodzaju bólami. Oczywiście ja wzięłam pod uwagę te napływające do mnie prośby o podjęcie danych tematów. I ja sobie wybrałam spośród tych próśb, które napłynęły na ten pierwszy rzut, że tak powiem, wybrałam sobie właśnie bóle, bo tych tematy, te prośby o bóle, ból kręgosłupa, ból pleców, ból kolana, ból barku, ból głowy, ból w piersiach i ból, nie wiem, stopy czy dłoni. Tego było, po prostu wątków bólowych było najwięcej. Na taki pierwszy rzut zebrałam to, krótko mówiąc, w kupę, brzydko mówiąc. Jestem w trakcie, na początek zrobiłam okładkę, żeby już mnie podgoniło dalej. Wiecie, jak to jest, człowiek się nie może, dużo gada, a nie może się zabrać do konkretnej roboty. Okładka, tak, bo ja teraz w graficzki się bawię, jak się w graficzki bawię, tak, no to taka jest radocha. Więc na pewno to będą te dwie części. Zobaczymy, jak mi to długie wyjdzie, ale będzie fajnie. Nie muszę się już pochwalić, bo jak już się pochwalę, to ja będę musiała to zrobić. To już będzie taki bat nad głową, żeby to szybko zrobić. I będzie także cała metodologia. Czyli nie jak będziesz masz ból biodra, to użyj te punkty. Nie, bo to w popularnych takich krótkich zaleceniach. Jak cię ból głowy boli z tyłu, no to wtedy to zastosuj. Ale tutaj po kolei dochodzenie do tego, co w danym bólu i jak zdiagnozować, które punkty dobrać według koncepcji medycyny chińskiej. Więc uważam, że bardzo fajne to będzie, takie trochę ambitne. No, oczywiście planuję zrobić jakiś webinar, też nie wiem kiedy, więc na razie nic tutaj nie mogę jeszcze osadzić w czasie, bo tak jak mówię, tu jest bardzo wiele wątków, które ja muszę jeszcze przyswoić, jeżeli chodzi o poruszanie się na tych platformach, na te przełączanie, na zbieranie ludzi. Po prostu dla mnie to wszystko jest jakaś totalna nowość, ale już zapowiadam, bo jak się zapowiada, to człowiek sobie sam bat nad głową organizuje, żeby nie być gołosłownym, krótko mówiąc. No i tak, czyli widzę, że tutaj z tej ankiety też sporo osób jest zainteresowanych w ogóle edukacją, żeby być terapeutą. Część osób skończyła jakieś kursy, jakieś nauki. Ja myślę, że niezależnie od tego, jaką metodologię ktoś przyswoił, bo mówię, każdy nauczyciel będzie w inny sposób będzie mówił. Może być zupełnie inaczej mówić jeden, a zupełnie inaczej mówić drugi. No powiedzmy, ja jestem mniej popularna w przestrzeni, bo jeszcze się tak nie rozwijałam ogólnie marketingowo, więc te kamertony planetarne są w powijakach, jeżeli chodzi o wiedzę generalnie w przestrzeni. Ale muszę Wam powiedzieć, że kamertony planetarne do mnie przemówiły, jakby te dźwięki do mnie zaczęły mnie szukać, a wiecie kiedy? Jak wpadła mi w ręce książka Muzyka Sfer. I to jest taka książka, która mówi o jakichś takich historycznych przesłankach, o tym, jak to ta muzyka sfer była reprezentowana przez 100 lat temu, czy tam 200 lat temu przez jakichś badaczy. No, ciekawa taka książka, w zasadzie historyczna. I później chodziły za mną cały czas te tematy, że jest co na górze, to na dole. To jest jak po prostu jak mantra za mną chodziło, co na górze, to na dole. A więc przez różne etapy przechodziłam tego rozumienia, tego stwierdzenia. Jakby oczywiście był na początku etap planety, które są właśnie na górze, a my jesteśmy na dole.
poprzez poczucie, że to wszystko nie ma sensu, oczywiście, bo jakby to podważanie, cały czas umysł coś tam podważa, ale jak, jakie dowody, ale coś. I później pojawiło się jakieś procesy we mnie samej, a zaszły bardzo głębokie procesy, które nazwałam rozpad osobowości bohatera. Jakkolwiek bym to nazwała, to już jest nieistotne, ale coś się diametralnie zmieniło. I po prostu takie przyszło takie zrozumienie, że te dźwięki, one są dźwiękami matrycowymi. I wtedy pojawiło się w mojej głowie takie poczucie, tak, to jest matryca, w której manifestuje się człowiek. To jest w tej niedualnej przestrzeni, gdzie się manifestuje dualna rzeczywistość, nierzeczywista. I ten człowiek, i te zwierzęta, i te rośliny, i to wszystko, to jest teatr, dualny teatr w niedualności. No i w związku z tym zrozumienie też tych dźwięków planetarnych, też ono ewoluowało zdecydowanie, bo dla mnie stało się jasne, że planety, czyli określenia Saturn, Wenus, to są jakieś zakresy częstotliwości, które reprezentują aspekty życia. I teraz wiadomo, że każdy aspekt życia, każdy, czy to funkcje jakieś biologiczne, fizyczne, tak, czyli ogólnie zdrowie, czy to funkcje osobowościowe, czyli konstytucja postaci, czyli cechy charakterystyczne dla danej postaci i na poziomie fizycznym, i mentalnym, i emocjonalnym, to są jakieś programy, w oparciu o które manifestuje się dana postać i te programy są jakby zapisują się poprzez dźwięk. Może matematycznie ktoś by powiedział w programie zero-jedynkowym, ale można to też stwierdzić, że to są pola dźwiękowe, tak? Pola myśli, pola dźwiękowe, pola myślokształtów. A więc to sformułowanie, że jakaś częstotliwość, która Saturna, no to oczywiście tutaj będą całe historie astrologiczne dopisane i tak dalej, bo umysł ludzki funkcjonuje w obrębie baśni, przypowieści. To są wszystko baśni i przypowieści. I poprzez te baśni jest pewien sposób, baśnie jest pewien sposób rozumienia tej nierzeczywistej rzeczywistości. A więc jeżeli weźmiemy te częstotliwości właśnie dotyczące tej niby góry, czyli muzyka sfer, czyli przestrzeń matrycy, to jest matryca. Czyli można powiedzieć, że to są dźwięki planetarne, są dźwiękami matrycowymi. Ja jestem bardzo mocnym czuciowcem i w miarę upływu lat niejako to czucie, odczuwanie, takie nienazwane, takie gdzieś z jakiejś płaszczyzny, bo to nie są wizje, to nie jest słyszenie, po prostu jest to jakaś przestrzeń odczuwania, można powiedzieć, zwiększona sensytywność. I to odczuwanie zawsze w całej mojej praktyce lekarskiej, później terapeutycznej i pracy z dźwiękiem, ono się coraz bardziej nasila, ale zawsze było odczuwanie jakby takie, jak u pacjenta, to ja od razu wiedziałam, gdzie jest problem. To znaczy po prostu to było takie wiedzenie wewnętrzne. Niektórzy używają określenia jasnowidzenie czy jasnosłyszenie. Nie wiem, to są słowa dla mnie, które są przebrzmiałe, takie bardzo komercyjne, więc nie chcę ich używać. Bo one ciągle coś dla kogoś, dla większości ludzi kojarzą się z jakimś rodzajem wróżbiarstwa i przepowiedni, a nie, w ogóle nie o to chodzi. I teraz jeżeli odczuwanie dźwięków, wiemy, każdy z nas wie dobrze, że słyszy daną muzykę, powiedzmy muzykę, jakiś utwór, i może go ta muzyka po prostu rozłożyć na łopatki w sensie pozytywnym, w sensie takiego wow, coś jest głębiej, że chcesz zamknąć oczy i po prostu chcesz być w tym. Coś tam jest,
takiego niewypowiedzianego, albo jakiś obraz, który ci przykuje uwagę, to też są wibracje, to są częstotliwości, albo jakieś jedzonko, jakieś smaki, które się zanurzasz się w dany smak i jest wow, chcesz zamknąć oczy i chcesz zostać z tym, prawda? To jest takie niewypowiedziane, to jest to coś więcej, tego, czego już się nie da słowami opisać. I jakby ja tylko w ten sposób pojmuję świat, czyli coraz bardziej jakby ten konstrukt ego, który bardzo miał duże potrzeby całe życie, żeby tą interpretacją się zajmować, on był rozbudowany, bo wiadomo, że każdy intelektualista ma jednak tą interpretację dosyć mocno taką działającą. Nie ma takiej potrzeby na dzień dzisiejszy w ogóle, natomiast jest po prostu czucie jakby w rezonansie, jest rezonans, taki ciągle wszędzie... No, komar? No, przepraszam. Komar mnie tu atakuje. I teraz dźwięki planetarne tak naprawdę, jeżeli ktoś ma taki zestaw, a nawet zestaw, nawet te podstawowe, tak, Ziemia, Słońce. Jeżeli sobie posłuchasz te dźwięki, to one coś powodują więcej. Więcej, coś więcej niż powiedzmy ta skala, którą się ma na pianinku, tak? Jej, komar. Jakiś atak komarów. Coś więcej. I mi jest trudno powiedzieć. Ja jakby, jak ktoś ma cały zestaw, bo taki zestaw, no to jest tam dźwięków 14 planetarnych, to jeżeli nawet zrobisz takie, jak masz takie coś, weź sobie ten zestaw, rozłóż i go po prostu posłuchaj. Wszystkie te dźwięki. Przejdź się przez całą tą kolekcję i posłuchaj. Jak jeszcze uda ci się intonować, to zobaczysz, że jak się przelecisz przez całą tą galaktykę, że tak powiem, to dzieją się rzeczy magiczne. Naprawdę. Ja w ogóle na ten temat chcę więcej powiedzieć. Może to jest też dobry temat na webinar. Napiszcie, czy to dobry pomysł, bo tak sobie pomyślałam, że o każdym dźwięku gdzieś tam, wiadomo, każdy dźwięk jest gdzieś tam zinterpretowany i rzeczywiście może otwiera właśnie te aspekty, które astrologia porusza, no bo to wszystko się zazębia, to wszystko jest oczywiście poprzez rozumienie bajkowe, ale w nas ta cała bajka się toczy, tak, rozumienie życia i uruchamianie, dźwiękowe uruchamianie pewnych aspektów, więc my możemy dźwiękiem uruchamiać wątki kreatywności, możemy wpływać bardzo w sposób zdecydowany na stany emocjonalne, na naszą równowagę hormonalną i możemy to sobie robić codziennie sami. Te rzeczy. Ja się do tego też przybliżę, bo dużo było takich próśb o te wątki psychiczne, bo dużo ludzi ma problemy takie depresyjne, bipolarne, ze złością dużo ludzi się zmaga. Takim poczuciem własnej niskiej wartości. No i to rodzi oczywiście dalej frustrację i tak dalej. I ja myślę, że jeżeli się połączy jakieś zrozumienie, no takie w szerszym planie, ja myślę, takie zrozumienie niedualne, takie zrozumienie, jeżeli w ogóle można zrozumieć coś niedualnie, to jest niemożliwe, ale takie zrozumienie jakby zahaczające o tą niedualność, tak? I ja myślę, że to się bardziej czuje, niż można o tym mówić, no bo jakby nie można mówić o czymś, o czym nie można mówić. Nie da się o tym mówić, możemy mówić tylko w matrycy dualnej. I już nie chcę tutaj zahaczać o te tematy już bardziej, natomiast jeżeli regularnie stosujemy takie właśnie kamertony, czyli
dźwięki matrycowe, to dzieją się rzeczy niewypowiedziane. Oczywiście my do tego jeszcze możemy historię dopisywać, bo to wszystko dzieje się poprzez opisy i tak dalej. Natomiast ja myślę, że będę Was zachęcać do tego gorąco, żeby sięgać po to w bardzo, bardzo, bardzo różnych tematach. I nie tylko ściśle zaburzeniach, już jakichś zaburzeniach, które zostały nazwane w sposób medyczny, czyli rozpoznaniach medycznych, ale również w takich wątkach, no właśnie natury psychologicznej, których nie da się zmierzyć badaniami lekarskimi. Więc dobrze, ja umieszczę tą ankietę pod filmikiem. Bardzo proszę, wypełniajcie ją. Ona do niczego nie zobowiązuje absolutnie, ale jest dla mnie takim wyrazem, jakby potwierdzeniem, że jednak to zainteresowanie jest. Wiecie, dla mnie to też jest takie, daje mi takie poczucie, że jest sens. To jest poczucie sensu dla tworzącego umysłu. Umysł tworzy i on lubi mieć poczucie sensu. To jest tak, jak lubi mieć pochwałę. Tak jak dziecko lubi mieć pochwałę w szkole. Tak, że o, fajnie robisz to, mądry jesteś i tak dalej. Z jednej strony nie ma to znaczenia, a z drugiej strony ma kolosalne znaczenie w przestrzeni kreacji. A więc mówmy sobie wszyscy miłe rzeczy i wspierajmy się, bo właśnie to jest tak naprawdę treść całego tego życia. A wiadomo, chcemy, każdy z nas chce poczuć się dobrze. Pozdrawiam serdecznie i wyczekujcie. No zobaczycie, no będę się tutaj kręcić coraz bardziej, będę skrzydła rozwijać, a w międzyczasie będę wpadać do tego mojego okienka. Wszystkiego dobrego, pa, pa.